Dzień dobry, bardzo serdecznie ludziska, witam was po kwartale na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w grę Gods and Glory. Oczywiście jeżeli nie znacie tej gry, to chyba nie śledzicie ostatnio polskiego YouTube'a. Ja oczywiście zabieram się za to jakieś 2 miesiące po tym, jak już wszyscy w to wygrali, przegrali, cokolwiek. Jest to Happy Wheels w 3D, jeżeli nie wiecie, czym ta gra jest. I dzisiaj po raz pierwszy odpalę sobie tę grę i sobie przetestuję różne plansze, różne postacie. Więc zaczynajmy. Dobrze, o ile rozumiem, jeszcze nie mamy opcji tworzenia plansz w tej grze, więc gram sobie w plansze autorów. Tutaj są jakieś nowe plansze, coś w tym stylu. Ostatnio chyba właśnie dodawali te nowe plansze, ale my sobie zrobimy jakiś miks, czyli będziemy grać w różne plansze nie po kolei, ale jakoś będziemy po kolei później ogarniać to, co nie przeszliśmy. Czyli na przykład jakieś bardzo łatwe, może innymi postaciami, bo chyba są 2 na ten moment, chociaż nie wiem, muszę zobaczyć. Jedyne co zrobiłem do tej pory, to ustawiłem wszystko co związane z grafiką, płynnością i tak dalej, żeby wszystko działało i żebym miał pewność, że to nagranie wyjdzie. Downhill Fun Run. Impress your friends and show off your ATV driving skills on the dusty downhill course. Jednak mamy taki śmieszny wybór, że możemy tutaj jedną postacią zagrać. Czy jest Young Family naprawdę w tej grze? I co ja tam na dole widzę? To już się zaczynam bać powoli. To są, wiecie, początkujące sprawy dla nowicjusza. Wow, okej, kanon. Nie wiem jakie to są pułapki, ale ja chcę wszystko sam. Bez spoilerów, bez... Pytanie, czy ta kula mnie trafiła, czy coś innego wybuchło? Te arbuzy mnie to niepokoją. Au, oh shit. Dobra, tak myślałem. Aha. W sumie czemu ja nie używam żadnych broni? Nie wiem. Ze snajperki, żeby zestrzelić to kanon. Fuck, jaka ta mapa jest duża. I to są te kłody, które widzieliśmy. I czemu kolejne kulki strzelają? Dobra. Skupienie. Na farcie jest checkpoint. Widzicie? Za pierwszym, znaczy... Drugim razem. Powiedzmy sobie szczerze, że to był drugi raz. Boże. Czemu tam w domu jest kanon? Nie trafisz mnie? Nie trafisz. Like a pro. Nie. Skręcaj. Wow, ale się dziwnie nim jedzie. Oh my god, nie. Kanon. Tutaj wjechać, dobra. Niech, dajcie mi spokój, nie strzelajcie. Nie. To są jakieś wybuchające. Ile jest tych kanonów? Dobra, skacz. Nie przed niego. Uciekaj. Skręcaj. Ale nie mogę skręcać, co jest? Gdzie ja mam jechać, bo... Boże, Maryniu. Serio, ja nie ogarniam. To mi samo skręca w lewo. O co chodzi? Dobra. Meta, proszę, ja chcę to zrobić od samego początku do końca. Czy wy w to wierzycie? Ej, zaczęliśmy od poziomu medium. Nie mogę skręcać, bo chyba oponę straciłem jedną. Chyba z przodu nie mam jednej opony, to dlatego... Uda się, ja w to wierzę. Jest! Pa! Tak o to chodziło. Wow, you are fearsome. I mogę jeździć, ej. Dobra, z tych nowych plansz to my już zrobiliśmy ten Downhill Fun Run. Wiecie co? Weźmy sobie same nowe, bo już wszystkie poprzednie przeszli wszyscy inni youtuberzy, no nie? No bo oczywiście musieli być pierwsi, szybciej ode mnie, nie mogli poczekać. I znowu zaczynamy gdzieś poza miastem, na jakimś zadupiu. I kursor w ogóle widać, nie wiem... Czemu ja już straciłem tyle z tego shitu całego? Wow! Okej. Nie chcę spaść, bo później musiałbym się jakoś spinać i ja nie chcę się też wywalić. Dobra, czy tutaj będą miny? Nie będzie min. Całe szczęście. Geronimo! Chcę to teraz przetestować. Całe nic! Naprawdę, to jest ta niespodzianka. To o co chodzi? To jest tylko taki zjazd? I to jest meta. I nic tu nie będzie, prawda? Całe nic. Wiecie co, dopiero teraz zauważyłem, że jak jest wehikulos, to jest bicycle i ATV. Dobrze. To teraz będę wiedział, jakich pojazdów mogę używać. A wiecie co, weźmy sobie life and learn, bo tutaj... O, hard.
końcu jakiś challenge dla mnie, bo możemy tutaj używać chyba tego typka. John i Jimmy. Dobra, zgodnie z nazwą, oczywiście to jest zaczerpnięte z Little Boya i jego tatusia z Happy Wheelsów. Jakby ktoś nie grał. I już nie wiem, co się właśnie stało i what the fuck, powinien się zaliczyć check. Dobra, to nie jest checkpoint, ale au. Au. To boli, au. Dobrze, może nie poszło tak jak chciałem, a może z drugiej strony jakoś? Od dupy strony? No nie, tędy to jakoś chyba nie damy rady, więc chyba muszę się wrócić albo się po prostu zabić. Jezu Chryste. Czemu? Czemu on się poświęcił? Szkoda, że nie można Jimmy'm tak bezpośrednio grać. No jak mam to przesk... Ostatnia próba tym panem z dzieckiem. Jeżeli nie przeskoczę tego, to chyba nie jest to pod niego. Jak patrzę na tą planszę, to ja nie wiem, co tam musi być, tam na samym szarym końcu, ale ja chyba muszę przejechać przez to wszystko. Jak ty tego nie zrobisz, to już nie wiem, jak ja mam to zrobić, stary. Dobra, ty się szybciej rozpędzasz. I dobra, ty... może tym razem troszkę wolniej jednak. Jeden za szybko, drugi za wolno, idealnie. Nic mi się nie stało. O, dobra, dobra. Okej, okay, na spokojnie, ale tak bardzo na spokojnie, że zaraz mnie zabiją, zabiją. Aaa, jak się nie strzały do piła. Jasne. Ruszaj się gruby, naprawdę ruszaj się, bo ja nie chcę, żebyś oberwał mi tutaj. Zaraz mi zginiesz, jak będziesz oberywał, tak? I zginąłeś. I szybciutko, i szybciutko, i szybciutko. Aaa, ta sama piła. Wiecie, sobie się nie poddaję. Ja tu będę i mógł cały odcinek przechodzić. Straciłem rękę. To znaczy tylko jedno, że nic więcej już nie stracę, bo ja ten poziom wygram. Nie! Ja dobrze biegałem. Masakra. Shit. Kurka, nie. Dobrze. Idealnie. Nie strzelać, proszę. Nie za szybko, stary. O, mogę też. W taki sposób. Pink, au. Widzę, że tutaj już dostałem niezłe wyzwanie i może to dobrze, że pomijałem pierwsze levele, bo to naprawdę byłoby zbyt nudne. Nie wiem, co się dzieje, Jedź, nie obrywaj. Get the fuck out. Gdzie jest checkpoint? Naprawdę to musi być tutaj. O my. Jedź. Checkpoint, please. A tu jakąś minę mi jedną. Nie, proszę, już nie. Tam była myrta! Tam była meta! I naprawdę od samego początku, od samiutkiego początku muszę zaczynać. No super, już bronię straciłem, ale ja... Na co mi bronię w ogóle? Dobrze, widzę, że to będzie już moja ulubiona postać w tej grze, szczerze powiedziawszy. Bo ma duże ciałko, już stracił rękę i naprawdę ma szansę na bycie najlepszą postacią, in my opinion, w tej grze. I kurna, jak ja jadę. Czy to mi za... Nie. Czy
czemu wybuch tak? I pyta, czemu tak wybuch? I ja nie mogę na to patrzeć. Wiecie co, ja nie mam żadnej taktyki na tą planszę. Powtarzam, ja nie mam żadnej taktyki na tę planszę. Naprawdę. O, dobra, ale szybko, nie tak, nie. Okej, jedź, po prostu jedź. No, byłem tu. Wiecie co powinni zrobić? W tym właśnie miejscu checkpointa wstawić. No w tym, ale nie. To jest tylko punkt kontrolny. Może zrobię jakiegoś tricksa. Punkty za styl, dla mnie punkty za styl. Powinny być od początku punkty za styl, bo ja to teraz wygram. Nie wygram. A? Wiecie co jest najgorsze? Chyba powinienem tego slow motion używać. Damson, kto wymyślił te... Jeszcze raz powtórzę, Damson, kto stworzył te... Uno momento, por favor. Muszę się skupić i dopiero powtórzyć. No to... No, prawo dla mnie. Teraz szybciutko. Patrzcie. Idealnie. Ui, o, dobrze. I wypierdzielamy do przodu. Czemu już mi przesuwa? Nie trafiaj. Czy pojadę tą stroną? Zcheatowałem. Nie. Fuck. Zostałem w kontenerze w plecy. Najbardziej mnie boli fakt, że to wydaje się proste. Może oprócz końcówki i początku w sumie. Nie, zrób tego, proszę cię, bardzo, naprawdę. Jedziemy na całe, go! Zrobiłem to za pierwszym od tak po prostu z dupy. O. Please. Naprawdę, ja już chyba setny raz robię te plansze. I to tak dosłownie. 101. O, udało się. Super. O to chodziło. No i naprawdę, to jest koniec. Nie, bo dostanę zaraz w dupę i to tak od drugiej strony. Proszę, chcę to zrobić. On sam jedzie, nie wiem co się dzieje, chciałbym zreportować buga, ale ja tego nie zrobię, więc niech sobie on już sam jedzie, a ja nie wiem co. Jak fajnie. Jak przyjemnie jest wygrać. O my god. Czy on cię zabije? Okej. Dobrze, słuchajcie ludziska, w sumie to byłoby na tyle, przeszliśmy 4 całe plansze i będziemy kontynuować nowe plansze. Oczywiście czekam na wasz odzew w komentarzach, czy gra się wam podoba i czy chcielibyście więcej w przyszłości, jeżeli będą nowe plansze, ludzie będą tworzyć plansze, będą nowe postacie i ta gra będzie się naprawdę rozwijała. Widzimy się następnym razem, trzymajcie się i see you later!